Cześć, witam z kanału Smart Testy. Dziś chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji wideorejestratora samochodowego. Jak widzicie, trafił do mnie budżetowy wideorejestrator marki CarForce. Jest to model A500. Wideorejestrator, który kupicie w granicach 200-250 zł w zależności od sklepu. Zresztą linki znajdziecie zaraz pod filmem. No i dzisiaj sprawdzimy sobie, co taki wideorejestrator za 200 zł jest w stanie nam zaoferować. Zobaczmy sobie najpierw na specyfikację techniczną tego urządzenia. No i jak widzicie, mamy tutaj Full HD 1080p, czyli już całkiem nieźle. Bardzo szeroki kąt widzenia, 170 stopni, czyli tutaj kolejny atut. Kodowanie nagrań kodekiem H264. Mamy tu oczywiście pliki z rozszerzeniem MOV. Mamy funkcję WDR. No i co ważne, tak tanim wideorejestratorze, zobaczcie, mamy tryb parkingowy, mamy G-sensor, mamy tutaj czujnik ruchu. Za chwileczkę sobie zobaczymy, jak one tutaj działają. Duży kolorowy wyświetlacz, także więc wydaje mi się, że jak za tą cenę całkiem przyzwoicie. Zobaczmy sobie teraz, co otrzymujemy w zestawie. Jak widzicie, jest oczywiście instrukcja obsługi. Jest ona w języku polskim, dobrze tutaj rozpisane poszczególne funkcje. Natomiast tak, głównym elementem oczywiście jest sam wideorejestrator. No i zobaczmy, prezentuje się on przynajmniej na pierwszy rzut oka całkiem ciekawie. Ładnie wygląda, ładnie wykonany, niezły design, dobrej jakości materiału. Oczywiście jest to wszystko tworzywo sztuczne, natomiast myślę, że może się on podobać. Za chwileczkę zobaczymy sobie go dokładnie. Dodatkowo otrzymujemy oczywiście UFY, czyli przysawkę. Tutaj typowa przysawka, natomiast dość nietypowo montowana, taki specjalny system montażu. No i co istotne, w tej przysawce, jak widzicie, mamy tutaj wejście zasilania. Tutaj są też piny, tak więc zasilanie jest przekazywane bezpośrednio na nasz wideorejestrator, czyli nie musimy wypinać tutaj zasilania z takiego ufytu. On może być cały czas pod napięciem, po prostu sobie tylko wpinamy ten wideorejestrator. Zaraz sobie to spróbujemy zrobić. No i w zestawie jeszcze przewód USB. Tutaj jest mini USB, czyli to troszkę większe. I ładowarka samochodowa, zasilacz samochodowy. Jak widzicie, dość tutaj długi przewód, także bez problemu się prowadzicie sobie go gdzieś pod tapicerką. Również oczywiście zakończony tutaj tym wejściem typu USB, to mini, nie mikro, tak więc pamiętajcie o tym, ponieważ no niestety nie będziecie mogli za pomocą takiego przewodu sobie awaryjnie podładować na przykład smartfona czy też telefonu. Tyle jeżeli chodzi o tą zawartość zestawu. No wydaje mi się, że jak na cenę 200 zł naprawdę nieźle. Teraz sobie przejdźmy do naszego wideorejestratora. O budowie, wykonaniu już wspominałem, tutaj całkiem przyzwoicie. Teraz jeżeli chodzi o gniazda, przyciski, to zobaczcie, ta lewa krawędź. Tutaj mamy u góry przycisk power, mamy przycisk menu oraz mamy tutaj czytnik karty microSD. Dolna krawędź jest tutaj wolna, nie mamy tutaj nic. Na prawej krawędzi, zobaczcie, całkiem nieźle. Mamy tutaj oczywiście złącze zasilania USB, mamy tutaj wyjście HDMI oraz tutaj mikrofon, tak więc dodatkowo oprócz podłączenia tego wideorejestratora na przykład do komputera, aby zgrać z niego nagrania, zdjęcia, możemy też bezpośrednio wyświetlić obraz na ekranie naszego telewizora, na przykład właśnie z wykorzystaniem tego złącza HDMI. To jest to złącze mniejsze, to mini HDMI, tak więc o tym pamiętajcie. Musicie mieć odpowiedni przewód. Takiego przewodu niestety nie ma w zestawie, natomiast dokupując taki przewód, czy też po prostu przejściówkę, będziecie mogli sobie bezpośrednio z tego wideorejestratora wyświetlać obraz na telewizorze. Myślę, że w segmencie do 200-250 zł jest to dość niespotykane rozwiązanie, jeżeli chodzi o wideorejestratory, tak więc tutaj duży plus dla modelu A500. Teraz sobie przejdźmy do górnej krawędzi. Zobaczcie, tutaj kolejna ciekawa sprawa, mamy tutaj wyjście AV, mamy tutaj przycisk reset oraz właśnie to wspomniane złącze do podłączenia tego uchwytu. Montaż jest bardzo prosty, jak widzicie, po prostu wsuwamy wideorejestrator w uchwyt i urządzenie już jest gotowe do pracy. Co ważne, zobaczcie, uchwyt kulowy możemy ustawić prosty kąt, czyli bez problemu zamontujecie ten wideorejestrator na przykład w samochodach ciężarowych, w autobusach, gdzie szyba jest pionowa, gdzie często jest właśnie problem z ustawieniem odpowiedniego kąta. Tutaj nie ma takiego problemu, bez problemu sobie to wyregulujecie, każdy kąt jesteście w stanie ustawić. Tak jak wspominałem, ten montaż też jest bardzo prosty, po prostu przekręcamy tą górną część,
przykładamy do szyby, przekręcamy i tak naprawdę już jest gotowe to mocowanie. Teraz wystarczy podłączyć oczywiście zasilanie, ukryć gdzieś ten kabel pod tapicerką i następnie po prostu wypinamy sobie, przychodząc do samochodu, wychodząc z samochodu, na przykład ten wideorejestrator i możemy go sobie bez problemu gdzieś ze sobą zabrać. Wystarczy tu nacisnąć, wysunąć. Bardzo pewne połączenie, stabilne, tak więc to jest myślę na plus, jeżeli chodzi właśnie o A500. Ok, teraz sobie może przejdźmy do panelu głównego. Mamy tutaj wyświetlacz. Wyświetlacz 2 cale i też kolejny tutaj plus, jeżeli chodzi o ten wyświetlacz. Bardzo dobre kąty widzenia. Jak wiecie, może często tutaj w przypadku recenzji wideorejestratorów narzekałem na kąty szczególnie boczne, jeżeli chodzi o wyświetlacz. Tutaj, jak widzicie, wygląda to naprawdę świetnie. Czy to kąty boczne, czy też góra-dół. Wszystko wygląda bardzo dobrze. Teraz sobie może w takim razie przejdźmy do menu, do funkcji, jakie oferuje wideorejestrator CarForce A500. No dobrze, jak widzicie, pierwsza opcja to jest oczywiście nagrywanie wideo. Teraz wchodzimy do ustawień tym przyciskiem z boku. No i teraz, jak widzicie, mamy rozdzielczość. Maksymalnie 1080p, czyli mamy tutaj Full HD. Możemy też nagrywać je w nieco niższych rozdzielczościach, na przykład 720p 30 klatek lub 60 klatek na sekundę lub rozdzielczości VGA, czyli tej najniższej. No myślę, że każdy będzie raczej chciał używać jak najwyższej rozdzielczości, więc pozostajemy przy tej rozdzielczości Full HD. Mamy nagrywanie w pętli, czyli to co jest też bardzo istotne, jeżeli chodzi o wideorejestratory. Do wyboru jednominutowe pliki, 3-minutowe, 5- oraz 10-minutowe. Ja tutaj zazwyczaj ustawiam sobie 3 minuty, więc tak Wam też polecam zrobić. Funkcja WDR, poprawy nieco jakości. Możemy sobie regulować ekspozycję. Zobaczcie, czy możemy zwiększać lub też zmniejszać tutaj światło nieco. Na razie zostawmy sobie na tych ustawieniach domyślnych na 0. Kolejna opcja to jest detekcja ruchu. I teraz zobaczcie, może sobie włączymy zaraz tę detekcję, żebyśmy też mieli do testów przygotowane już. Następna rzecz to nagrywanie dźwięku, czy kamera ma nagrywać dźwięk z kabiny samochodu, czy też nie. Opcja G-sensora i tutaj ustawiamy sobie czułość. Wysoka, średnia, niska lub też wyłączony, ale ustawmy oczywiście sobie tutaj wysoką czułość G-sensora w razie jakiegoś nagłego hamowania, czy też jakiegoś uderzenia, zdarzenia. Te nagrania zostaną nam tutaj dodatkowo zabezpieczone i one nie będą nadpisywane na karcie SD. Tak więc to oczywiście sobie uruchamiamy. Data na nagraniu, czy chcemy, żeby się wyświetlała data, czy też nie. Oraz tryb parkingowy, czyli czy wideorejestrator ma nam rejestrować zdarzenia w przypadku, kiedy na przykład nas nie ma w samochodzie. Oczywiście pamiętajcie, żeby aby ten tryb działał, to musimy dostarczyć do urządzenia stałe zasilanie, czy to jakiegoś powerbanka, czy też ze specjalnych urządzeń, które dostarczają właśnie bezpośrednio zasilanie do takiego wideorejestratora. Na kanale znajdziecie też takie urządzenia, tak więc polecam przeglądnąć pozostałe filmy, jeżeli Was to interesuje. I teraz przy tym trybie parkingowym możemy też sobie ustawić czułość tego sensora, czy wysoka, średnia, czy też niska. Ustawmy może tą wysoką, no i zobaczymy za chwileczkę w testach, jak to będzie wyglądało. To jest tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe ustawienia. Przejdźmy teraz do ustawień, tak jak widzicie, takich nieco głębszych, samego urządzenia. I tutaj ustawiamy oczywiście datę, czas, automatyczne wyłączenie się urządzenia po wyjściu z samochodu. Dźwięki klawiszy, czy mają być aktywne, czy też nie. Ustawiamy też język. Tryb telewizyjny, ponieważ jeżeli korzystacie z wyjścia HDMI, czy to ma być w trybie PAL, czy też NTSC, więc to możecie sobie tutaj wybrać. Kolejna rzecz to jest oczywiście częstotliwość odświeżania, wygaszanie ekranu. Kiedy ma się ekran wygaszać, czy ma się wygaszać, czy nie. O to często pytacie, czy wideorejestrator wygasza ekran po określonym czasie. Tutaj możecie sobie to ustawić w ten sposób, że może być zawsze włączony podczas jazdy. Może się nam wygasić po 3 minutach, po 5, po 10 minutach, więc tutaj już jest wybór dla Was. Następna rzecz to, że sformatowanie karty SD, ustawienia fabryczne oraz wersja firmware'u. To jest wszystko, jeżeli chodzi o tą funkcję pierwszą odnośnie właśnie ustawień nagrywania. Kolejna opcja to jest wykonywanie zdjęć. W razie jakiejś sytuacji, kiedy potrzebujecie wykonać jakieś zdjęcia w celach dowodowych, jakiejś kolizji czy jakiegoś zdarzenia drogowego,
Po prostu wypinacie to urządzenie, możecie z nim wyjść z samochodu i bez problemu wykonać kilka zdjęć. Urządzenie ma wbudowaną baterię, tak więc przez jakiś czas będzie działało Wam bez konieczności właśnie podłączania stałego zasilania. I teraz jeżeli sobie wejdziemy do ustawień, to możemy sobie tutaj też zmieniać tryby. Tryb fotografowania, zobaczcie, pojedyncze zdjęcia lub też możemy tutaj określony czas ustawiać samowyzwalacza, 2 sekundy, 5, 10 sekund. Gdyby to było Wam potrzebne, to możecie to oczywiście ustawić. Jeżeli chodzi o rozdzielczości, maksymalnie 5 megapikseli, więc myślę, że całkiem przyzwoita jakość tego zdjęcia do celów dowodowych powinna być wystarczająca. Zdjęcia sekwencyjne, jeżeli byście potrzebowali, to też możecie ustawić. Oczywiście możemy regulować jakość od wysokiej do niskiej. Następnie wyostrzenie, balans bieli, kolory, ISO, to wszystko możecie sobie nieco podregulować. Też możemy bawić się trochę ekspozycją, czyli troszkę rozjaśnić, przyciemnić obiektyw, tak więc takie opcje też tu się znalazły. Redukcja drgań, jeżeli taka opcja Wam jest potrzebna. Tak więc nieco takich opcji fotograficznych, nawet tryb HDR tutaj się znalazł, znaczniki daty na fotografiach. Więcej nieco tych ustawień odnośnie zdjęć będziecie mogli sobie tutaj też ustawić. Kolejna rzecz po aparacie to jest możliwość przeglądania zdjęć i nagrań, które wykonaliśmy gdzieś wcześniej za pomocą tego wideorejestratora. Tutaj jakieś przykładowe nagrania, zobaczcie, na przykład spróbujemy go otworzyć. Możemy takie nagranie sobie przeglądać, odtwarzać na wyświetlaczu tego monitorka lub po prostu za pomocą tego wyjścia HDMI wprost na telewizorze. Tyle odnośnie tych trybów podstawowych. Zobaczcie, kamera jeszcze wyposażona jest w zoom cyfrowy. Maksymalnie możemy wykonać czterokrotne zbliżenie, jak widzicie, podczas nagrywania. Jeżeli jeździmy samochodem, chcemy zapisać jakieś nagranie, które by nam się nie nadpisywało, to wystarczy teraz przycisnąć przycisk menu, tutaj się pojawia kuteczka na ekranie i ten plik będzie zapisany w osobnym katalogu, dzięki czemu nie będzie nadpisywany. No to teraz to sprawdźmy jeszcze te funkcje właśnie parkingowe. Wyłączamy urządzenie i teraz załóżmy, że urządzenie, kamera jest zamontowana w samochodzie i nagle ktoś tam uderza w nasz samochód, czy też otwiera drzwi, jest jakiś ruch. Postukajmy delikatnie w kamerę, zobaczcie. Automatycznie nam się uruchamia i w tym momencie następuje rejestrowanie dźwięku, czyli tutaj ten tryb jak najbardziej działa. Teraz sobie sprawdźmy jeszcze ten drugi tryb wykrywania ruchu przed kamerą. Symulujemy ruch przed obiektywem, no i jak widzicie, automatycznie następuje uruchomienie naszego wideorejestratora i rejestracja obrazu tego, co się dzieje w danej chwili przed samochodem. Tak więc jak widzicie, ten tryb parkingowy rzeczywiście tutaj działa bez problemu. OK, to teraz przenieśmy się do tego, co najważniejsze, czyli do nagrań rejestrowanych za pomocą tego wideorejestratora. Pokażę Wam kilka przykładowych nagrań z przejazdów i za chwileczkę sobie wrócimy do podsumowania naszej recenzji. We'll be right back.
widzieliście na przykładowych nagraniach zarejestrowanych za pomocą tego wideorejestratora, trzeba powiedzieć, że urządzenie bardzo dobrze radzi sobie z rejestrowaniem obrazu przy dobrym oświetleniu. Czyli jeżeli jedziecie w dzień przy słonecznej pogodzie, gdzie jest dobra widoczność, wówczas nagrania są naprawdę bardzo dobre. Mamy szeroki kąt widzenia, dużo jest tutaj drogi rejestrowane, duża szczegółowość, dobre odzwierciedlenie kolorów, duża płynność, tak więc tutaj nie mam do tego żadnych uwag. Natomiast nieco gorzej zaczyna się robić, kiedy jedziemy pod słońce. Jak widzieliście, tutaj ten obraz jest już dość mocno przyciemniony, przez co ta czytelność jest już nieco gorsza, aczkolwiek myślę, że nie jest jeszcze tak źle. Najgorzej wypada ten wideorejestrator, jeżeli chodzi o nagrania nocne. Specjalnie tutaj Wam pokazałem kawałek przejazdu taką boczną drogą, aczkolwiek też całkiem nieźle oświetloną jak dla mnie. No i niestety te zdjęcia nocne są praktycznie nieczytelne. Tak więc jeżeli szukacie wideorejestratora, którym chcecie rejestrować jakieś nocne przejazdy, no to z pewnością tutaj CarForce A500 się Wam nie sprawdzi. Tutaj do tego Wam zupełnie tego urządzenia nie mogę polecić. Natomiast jeżeli w większości przypadków jeździcie właśnie w ciągu dnia, to tutaj jak najbardziej CarForce A500 może być niezłym tutaj rozwiązaniem, ponieważ no w cenie myślę, że około 200 zł. Urządzenie całkiem nieźle wykonane, o jak widzieliście, bardzo dużych możliwościach odnośnie tutaj złączy, wejść, podłączania bezpośrednio do telewizora, zgrywania plików bezpośrednio z urządzenia, bez konieczności wyciągania karty tutaj SD. Świetny uchwyt z zasilaniem, dzięki któremu jest bardzo łatwy montaż tego urządzenia, możliwość zamontowania na pionowej szybie, niezłe to wyposażenie dodatkowe, czyli ten długi przewód, dodatkowy przewód do komputera, więc biorąc pod uwagę te wszystkie atuty tego wideorejestratora, wydaje mi się, że w tej cenie do nagrań dziennych jest to na pewno bardzo ciekawa propozycja. I tutaj jeszcze jedna uwaga, a mianowicie urządzenie obsługuje według producenta karty do 32 giga. Ja tutaj korzystałem z karty 64 giga Kingstona i jak widzicie urządzenie z tą kartą też współpracowało, tak więc myślę, że nie powinno być też z tym problemów. Na dzisiaj z mojej strony to by było już tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Jeżeli materiał Wam się podobał, to jak zwykle proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!